Może zacznę od tego, że jestem wiceprezesem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Jest to największa organizacja klastrowa w kraju, skupiająca 32 największe polskie klastry, a zarazem kilka tysięcy przedsiębiorstw. Te klastry są z różnych dziedzin gospodarki. Jest tutaj i bezpieczeństwo, klastry lotnicze, logistyczne, medyczne, związane z żywnością czy zieloną chemią. Spektrum działania jest więc duże i wiele zrealizowanych projektów mamy na swoim koncie. Nasza organizacja jako klaster klastrów nie finansuje się zewnętrznie, skutecznie więc realizujemy projekty i działamy bardzo niestandardowo, bo uczyliśmy się od najlepszych. Jestem także prezesem Cluster World, organizatorem największego światowego kongresu klastrów, co wiąże się z tym pierwszym, dlatego że poprzez mój kongres do Polski byłam w stanie zapraszać tak naprawdę najważniejsze postacie światowego klasteringu. I tak na Cluster World Congress obecny był profesor Antoni Subira, profesor Reza czy profesor Kettles. Zresztą profesor Antoni Subira zawsze żartuje, że jestem taką kobietą biznesu ciężkiego kalibru, bo w ramach naszych klastrów właśnie mamy wiele projektów, chociażby podwójnego zastosowania, innowacyjne drony dla wojska, czy chociażby polsko-ukraiński śmigłowiec albo samolot Flaris, pierwszy polski odrzutowiec, a także projekt utylizacji 50 tysięcy ton broni chemicznej z Nabałtyku. No i trzecia moja działalność z takich głównych. Jestem koordynatorem programu Polska 3.0. Jest to program zainicjowany przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Największy projekt powojennej Polski, projekt międzynarodowy, zarazem największy projekt klastrowy w Europie, który zakłada budowę centrum logistycznego, również największego w Europie, polsko-czeskiego, które połączone jest z transportem multimodalnym. Tak, te wszystkie projekty, o których dziś mówimy, modernizacja żeglugi, nowy jedwabny szlak, łączą się właśnie z tym projektem, który stwarza niebywałą szansę dla Polski do wykorzystania jego tranzytowego miejsca w Europie, ponieważ centrum logistyczne to miejsce, gdzie krzyżują się wszystkie najważniejsze magistrale transportowe, jedyne takie w Europie, bliska odległość lotnisk, także Polska nie tylko zyska 75 tysięcy nowych miejsc pracy w samym centrum logistycznym, ale także będzie największym hubem przeładunkowym w Europie i te centra logistyczne z zachodniej Europy w sposób naturalny przeniosą się do Europy Środkowej.